Witam wszystkich bardzo serdecznie w czwartym odcinku gameplayu z gry Tomb Raider 1, 2, 3 Remastered. Obecnie znajdujemy się w czwartej planszy pierwszej części gry, czyli jeszcze w Peru, w grobowcu Kualopeka. I teraz sobie znajdziemy tą pierwszą część tego artefaktu. I na końcu sobie jeszcze powalczymy z Larsonem. Już nie przedłużając, zaczynamy. Tutaj mamy te drzwi, które nam się otworzyły pod koniec poprzedniej planszy. One też się znowu otworzą, jak już zdobędziemy artefakt i wrócimy tam do tej lokacji przed wodospadem. No nie, naprawdę nie kłamię. No i dobra, tutaj mamy tą halę. I tak, tutaj na wprost mamy tego Kualopeka. Tutaj po lewej stronie mamy trzy pary drzwi, które musimy otworzyć. Ale żeby je otworzyć, to będziemy musieli tam się udać tutaj w przeciwną stronę hali, nie? Jak tutaj wejdziemy, to będzie nas czekała Indiana Jones i poszukiwacze zaginionej Arki, nie? Tam jest właśnie ten Kualopek i ten artefakt. Wiecie co? Tutaj sobie zrobimy taktycznego save'a. I tam wbiegniemy i trzeba zrobić szybki obrót, nie? Tutaj jest ta dźwignia. No dobra, zaraz wam pokażę. Jeszcze wejdziemy tutaj najpierw. Dobra, obracamy się i spadamy. Żeby nas nie zgniótł. Dobra, udało się. On tam się przetoczy. Walnie w ścianę. Na szczęście nam nie zagrozi drogi, więc... Dobra, taktyczny save. No i się drzwi zamknęły, tutaj już nie wejdziemy, nie? Tutaj mamy właśnie ten artefakt i tam siedzi ten szkielet Kualopeka, nie? Na tym tronie. I właśnie tam musimy iść teraz z prawej strony przez te trzy pary drzwi. Ale żeby je otworzyć, to... Ohoho. Tutaj jest właśnie ten bloczek skalny, który otworzymy przy pomocy tej wajchy. Ale wiecie co? Ja sobie zasejwuję. Jak otworzycie ten bloczek, to od razu wyciągajcie broń. Tam wyskoczą te raptory, nie? Salty. Nie w tą stronę, debilu. Kurde. Nie blokuj się. Dziesiek, nie blokuj się. Dobra, udało się. A myślałem, że będzie no hit, no. Czasami to ładnie idzie, czasami nie. Zrobimy taktycznego save'a. Dobra, to jest ten kamień, to musimy mieć tutaj. Tutaj znowu nas czekają trzy odnogi, nie? Znowu będą trzy wajchy do przewrócenia. I dobra. Jak na razie tutaj nie mamy sekretów. Sekrety będą za tymi drzwiami, więc... Ale Bartuś, nie spoileruj. Dobra, save. Dobra, zacznijmy od tej strony. Tutaj będzie nas czekało popychanie ścian, jak w Wolfensteinie czy Den. Dobra, tu mam ten bloczek skalny. Musimy go popchnąć, nie? Tutaj chyba nic nie było, nie? Nie, tutaj nie ma nic. To dobra, popychaj go. Musimy go popchnąć dwa razy. Dobra, jeszcze raz. I tutaj tego po lewej teraz. Tego już nie popchniemy, nie? I teraz musimy popchnąć tego z lewej strony. Jak w Wolfensteinie czy D, nie? No i dobra.
Tutaj mamy zapadnie, a pod nim mamy kolce, nie? Teraz musimy to przeskoczyć. Dobra, taktyczny save. Musimy to przeskoczyć na biegu, nie? Tu się zapadnie. Dobra, pociągaj tą wajchę. Lareusz, wajchę przełóż. I teraz musimy wrócić, nie? To będzie masakra teraz. Dobra. Taktyczny save, ale nie wiem, czy robić na nowym slocie, nie? Ale chyba... Dobra. Musimy to przebiec, przeskoczyć na biegu, nie? Dobra, udało się. Dobra, zrób save'a. Teraz bym się healnął, wiecie czemu? To będzie taka chamska pułapka, nie? Teraz nie pamiętam, czy to dinozaury wyjdą, czy później. Nie, chyba nie teraz. Dobra. Teraz idziemy tutaj. Tu będzie taka chamska pułapka z zapadnią, nie? Okej, tu nic nie ma. Tutaj jest taka zapadnia w podłodze, a za nim jest wajcha, nie? Tutaj chyba w tym korytarzyku nic nie ma. Jeszcze sobie zrobimy tego taktycznego save'a. Jeszcze zobaczymy na podglądzie, czy tam coś jest, nie? Dobra, to jest ten posążek, ale on chyba nie strzela, on nic nie robi. Dobra, tu nie ma nic. No w sumie możemy to olać. No. I tutaj jest właśnie ta wajcha, nie? I ta pułapka w podłodze. Wiecie co? Tutaj bym radził się uleczyć. A zresztą zobaczycie sami. Dobra, save taktyczny. No jak widzicie, tutaj nic nie ma. Nie? No idziemy tutaj. Nie? Posążek stoi, nic nie robi. A to jest pułapka. Ale musimy tam wejść. Od razu wyciągnijcie pistolety. Dzień dobry. Kogo pan tu leży? Dobra. Musimy teraz rozwalić te wilki. No dobra, w miarę łatwo poszło. Nie zawsze tak wychodzi. Tutaj czasami człowiek się męczy i potrafią ci zebrać pół energii, nie? Dzień dobry. Długo pan tu leży? Nic pan nie ma? Nie. No i dobra. I teraz musimy tutaj wejść na górę. I wyciągnąć bloczek ze ściany. Okej. Okay. I w sumie tutaj możemy sobie przeskoczyć. Chociaż nie wiem, czy mi się uda. A dobra, wejdziemy normalnie. I teraz musimy popchnąć ten bloczek, żeby nam otworzyło wyjście. I... No i dobra. I zrobimy taktycznego save'a. Tutaj chyba jest apteczka, z tego co pamiętam. No dokładnie. Sobie możemy po nią zejść, spokojnie. Tam nie ma żadnych kolców ani nic, więc... Hopla.
A swoją drogą, jestem ciekaw, czy jak tutaj się robi tą larą, jak się wspina, żeby tak zrobiła, stanęła na rękach, nie? Też tak może. W sumie nie wiem, jak to się robiło, nie? No i dobra, tu mamy tą wajchę, która otwiera te drugie drzwi. Tu chyba trzeba zeskoczyć na dół, nie? Z tego, co pamiętam. Pokażę, jak tam jest wysoko. A chyba nie jest. Chyba się nie zabijemy. Dobra, pokaż to. Dobra. A tu jesteśmy, dobra. Jesteśmy w domu. Przy samym wejściu, dobra. Tam leżą te traptory. Dobra, spoko. No to dobra. Bierz tą wajchę. Tadeusz, wajchę przełóż. I teraz jeszcze weź tą apteczkę. Szkoda, że w części drugiej tak nie srają apteczkami. No. Dobra, save taktyczny. No i na dół. A, nie w tą stronę, dobra. No i teraz czeka nas chyba najtrudniejsza zagadka, nie? Dobra, nie ma ich. To jest ta zabawa tymi filarami, nie? I dobra, tu mamy tą wajchę, która przesuwa filarem. Jak widzicie, tam mamy przed nami filar. No, spróbuj. No i ta wajcha przesuwa tutaj, blisko. Ale wiesz co? Powrócimy go. Chyba. Tutaj na prawo od tej wajchy jest ta ściana, która się otwiera, nie? No i dobra, zostaw tak jak jest. No, musimy... Dobra, hop. Musimy iść tutaj, nie? Tam widzicie, są kolce i tam jest właśnie ta wajcha, która... Tam za kolcami jest ta wajcha, która otwiera te trzecie drzwi, nie? Musimy się tam dostać. Jest to taka mała zagadka logiczna, nie? No dobra, ale najpierw musimy iść tutaj, nie? Dobra. Zrobimy save taktyczny. To chyba się robiło bez rozbiegu, chyba, nie? Dobra, udało się. Dobra. Teraz tu chyba w lewo. Tutaj sobie po prostu przejdziemy. Tutaj i wyjdziemy koło tej wajchy, nie? Tam się otworzy ta ściana przy wajszy. Przy tej dźwigni. Aha, dobra. Otworzyła się ściana przy tej dźwigni. No i hopsa, na dół. Jesteśmy tutaj przy tym filarze, nie? A tutaj na lewo, tutaj wyjdziemy przy tej dźwigni, nie? No dobra, teraz musimy iść tutaj na ten filar i tam skoczyć. Dobra, sejwuj. Oj Boże. A tam przed nami mamy właśnie te kolce i tam jest ta dźwignia, która otwiera te trzecie drzwi, nie? No zeskakuj, Andrzejku. Tu chyba nawet bez rozbiegu chyba można.
Dobra, udało się. Dobra, nie ma nikogo. I ta dźwignia uruchamia tamten drugi filar, nie? O, właśnie. A my teraz musimy wrócić do tej pierwszej dźwigni i wysunąć ten filar tutaj, co jest przed nami, tam na środek. I się musimy bawić w Super Mario Bros. Dobra, safe taktyczny. Stąd chyba powinna doskoczyć do niego. Chyba się nie zabijemy stąd, nie? Już nie pamiętam. Nie tak, Andrzej, nie tak. No, wczytaj gry. Dobra. I się musimy teraz tam dostać, nie? Ale musimy ten filar, na którym teraz stoimy, przesunąć. No, hopsa. No widzicie, ściana się otworzyła. Teraz musimy przesunąć tą dźwignię. No i dobra, jesteśmy w domu. Teraz czeka nas skakanie. A to chyba nie jest czasówka. Tak mi się wydaje. No hop. Laruś, na dół. No i teraz czeka nas skakanie z rozbiegu, nie? Dobra, safe. I teraz musimy skoczyć na ten drugi filar, nie? O tym uważać na kolce, żeby się nie naciąć. Dobra, chyba starczy tyle. Dobra, safe. No teraz musimy się znowu rozbiec i skoczyć. Dobra, safe taktyczny. No i hopla. Nie tak, debilu. Andrzej, co ty robisz? No, dobra, tutaj po lewej stronie mamy drugą mumię. I też jak na nią popatrzymy, to też wejdzie osiągnięcie, że się popatrzyliśmy na dwie mumie w Peru. I to tak samo jak w pierwszej planszy. Jest sprite'em 2D do nas odwróconym, nie? No i dobra, pociągnij tą wajchę, tam się otworzą te trzecie drzwi. No i wyskoczy raptorek. Warto już, ale nie spoileruj. No i dobra, teraz trzeba jeszcze wrócić, nie? W sumie moglibyśmy stąd zeskoczyć z rozbiegu i nic tam się nie stanie, nie? No dobra, zapisz. I hopla. A dobra, udało się. Stąd chyba nie doskoczymy nawet. Dupa. No i dobra. Skakujemy i od razu wyciągamy gnatyn. Dobra, safe taktyczny. Dobra, czasami mam taką liczbę HP-ków, że... Co, tylko jeden? To dobra. Idziemy teraz tutaj, nie? Safe taktyczny. Tutaj... Oj, 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 oj.
Tutaj będzie taki fajny pokoik z dwoma sekretami. Dobra, tu mamy umieszczone te plujki ze strzałkami w ścianach, nie? I tutaj po lewej stronie jest wejście do sekretu. Na pierwszym schodku chyba. Dobra. Save taktyczny. Tutaj... Oj, będzie przerąbane, nie? Do co biegniemy? I dobra, i tutaj. Musimy stanąć na krańcu tego pierwszego schodka, przy tej plujce. I skoczyć, nie? Powolutku. No i dobra, skacz. No i dobra, i tu mamy w sumie pokój z dwoma sekretami, nie? Teraz nie wiem, czy nie zasejwować na drugim slocie, bo to jest przegięte miejsce, nie? Dobra, tu mamy tą podłogę, co się zapada, a tam na dole są kolce, nie? Tam w samym rogu planszy widzicie tam, leży amunicja chyba do shotguna. Nie? A tam pod nią jest jeszcze jedna platforma z kolejną znajdźką, nie? W sumie tu mamy dwa sekrety w tej planszy, nie? To jest masakra, nie? Chyba sobie zrobię ten save na nowym slocie, bo... No, sekrety, jeden z trzech. W sumie nawet nie musimy tego zbierać, no ale... Znaleziony nie znaczy zebrany, nie? Dobra, spróbuję to przeskoczyć, tą pierwszą płytkę, ale... Nie, nie tak trzeba ją rozwalić, no. Dobra, tu jesteśmy bezpieczni. I pod nami jest jeszcze jedno piętro z sekretem, nie? Tam się musimy dostać. Tylko, że tam są pod nami kolce, nie? Teraz musimy zarwać tą podłogę i... Udało się. Wiecie co? Chyba zrobię save'a na nowym slocie. Teraz to trzeba tak się uwiesić i spaść, żeby się nie nabić na kolce, tylko nie pamiętam jak. Tu gdzieś chyba z krańca chyba, nie? Nie tak, dobra. Wiem, że się to robiło tak, że jak trzymasz kontrol, to wisisz, no, wisisz na rękach, nie? Jak puszczasz kontrol, to wtedy spadasz. I podczas spadania trzeba dać do góry strzałką, nie? Wtedy tam Lara jakimś cudem tam skakuje na dół, nie? Aj, nie zdążyłem. Dobra. Spróbuję zapaść jeszcze tą jedną tą podłogę, nie? Nie, no, za wcześnie. No, do przodu. Dobra, udało się. Tutaj trzeba właśnie z któregoś krańca tego kwadratu, tylko nie pamiętam gdzie. Czy z lewej strony, czy tam z prawej? Nie tutaj. Po prostu, jak przyciskamy kontrol, to Lara wisi. Jak puszczamy kontrol, to na spadanie. Podczas spadania musimy dać do góry. No tam jakoś się wślizgnie, nie? Dobra, save taktyczny, żeby tego nie powtarzać. Dobra, udało się. To było z tej strony? Nie pamiętam już. Nie z tej. Nie pamiętam, gdzie to się właśnie dokładnie robiło, nie?
Dobra, udało się. To się tutaj robiło. No i dobra, save taktyczny. No i teraz czeka nas taki etap. Prince of Persia, nie? No i dobra, zbieraj to. No i teraz czeka nas taki etap a la Prince of Persia, nie? Teraz musimy iść bardzo powolutku pomiędzy tymi kolcami. Jak przebiegniemy, to już jest po nas, nie? A w sumie nawet możemy iść powoli przez te kolce, one nic nam nie zrobią. Tam dopiero przy końcu, jak skoczymy, mogą nas trochę zranić. No dobra, idź, nie denerwuj się. Nic ci nie zrobię. No i dobra, skaczemy. No, troszkę nas zraniły. No, no i dobra, dwa sekrety mamy ogarnięte. Jeszcze został jeden pod koniec etapu, nie? No i dobra, save. No w sumie teraz możemy już po artefakt. Tylko żeby tutaj zeskoczyć stąd i się nie zabić, nie? Przez te strzałki. Hop. Na dół. Nie. No i dobra, mamy to. Teraz idziemy po artefakt. Dobra. Save taktyczny. Tutaj nic nie powinno nas zabić, nie? To będzie też niespodzianka, bo ta jedna z tych mumii obok tego. Ta chyba z lewej strony ożywi. A dokładnie, już sama do niego mierzy. Dobra, padł. Co tam, kłalopciu? Tak sobie siedzisz, nic nie robisz. A ty? Stoisz. No co tam? Selfiaczka sobie zrobimy? Dobra, już bez jaj, okej. No i dobra, tu mamy ten artefakt. Wiecie co, ja się uleczę. Bo zaraz nas będzie czekała walka z Larsonem, nie? No to był ten gościu, którego tam spotkaliśmy na początku gry, tam w Kalkucie. Ten blondyn. Dobra, Boulder Dash się zaczął. Spadamy stąd. Indiana Jones i poszukiwacze zaginionej Arki. Nie? Chcieliście mnie zabić, co? No. I się wracamy do wodospadu teraz. Nie? Tutaj są te drzwi. Musimy tutaj skoczyć do wody i... Tutaj jest sekret, nie? To już do nas strzela. No już nas zaczął ranić, nie? No i dobra, tutaj mamy sekret. Ostatni. Dobra, bierz apteczkę. No i dobra, bierz tą amunicję. No i... O, czegoś nie zebrałem. No dobra, walić to. No to co, idziemy jeszcze powalczyć z tym. Z Larsonem. O, słoneczko. To mamy suficik, no widzicie. Magia. Dobra, spadamy. Dobra, gdzie było to wyjście? Halo, zgubiłem się. Tak to jest, jak jest się ślepym, nie? A, dobra, tutaj jest. To dobra, idziemy z nim powalczyć, nie? Już do nas strzela gminy. Chyba nas zabije. O, lecz się.
tą stronę. W bok miał być. No, serio. Dobra, tego nie było, to się wytnie. Za dużo przycisków mi się przycisnęło i wywaliło mnie do Windowsa. No. A było zasejwować tam przy sekrecie, no. Dobra, teraz jak tam wpłyniemy do sekretu, to od razu sejwuję. No na dół. Dobra. Zbieraj te rzeczy i spadamy. No, bierz tą amunicję. No i safe taktyczny, żeby już tego nie powtarzać, nie? Teraz, żeby mnie zaś nie wywaliło do Windowsa. Dobra, gdzie to było? A tutaj, dobra. No już do mnie wali, no. Dobra, strzelę do niego. Od razu się chilniemy. No, poczekaj jeszcze. Kurde! Dobra, hiluj się. Strzelam z dwóch broni nie z jednej, no co to? Z dzisiaj. Dobra, szpatyk. No i dobra, załączył się film. I'm not quite sure if I've got yours though. Hello? I'll heal and hide you to a barn door yet. Of course. You and that driveling piece of the scion. You want to keep it so bad? I'll harness it right up your... Dupę. Wait. We're talking about the artifact here? Damn straight we are. Right up. Hold on. I'm sorry. This piece you say, where's the rest? Miss Natler put Pierre DuPont on that trail. And where is that? Ha! You ain't fast enough for him. So you think all this talking is just holding me up? I tą cutscenkę też można zmieniać graficznie wciskiem F1, jakby ktoś chciał, nie? No jest pół obrotu go. Dobra. I po chłopie. No i dobra. Level zakończony. Czas 27:18. Znalezione sekrety 3 z 3. Podniesione przedmioty 7 z 8. Zabójstwa 8. Zużyta amunicja 697. Trafienia 241. Zużyte apteczki 2. No i pokonana odległość 1,72 km. Ale dobra, wiecie co? Ten odcinek sobie zakończymy już tam w świątyni tego. Świętego Franciszka. Już nie mogę jakoś normalnie tam wejść?
Superman, kurde. Supercroft. Ustała! Ustała! Mamy medal! Relocated now to St. Francis's Folly, new temptations torment me. Rumor amongst my fellow planners is that entombed beneath our monastery is the body of Teoken, one of the three legendary rulers of the lost continent Atlantis, and that with him lies his piece of the Atlantean Scion, a pendant divided and shared between the three rulers, which curbs tremendous powers. Powers beyond the creator himself. My toes sweat at such possibilities, lying so close to my mortal self. Each night, I beat myself rid of these fantasies, but it is indeed a test. Pierre, you little bug. No, dokładnie. No i dobra. Wiecie co? Teraz sobie od razu tutaj wskoczymy na lewą stronę, bo nas zaatakują lwy. Dobra, wskakuj. Wiecie co? Zastrzelę te lwy, może zakończymy ten odcinek. No bo dobra, save taktyczny. I tutaj mamy te lwy do zabicia, nie? No dobra, zabijemy je. Zakończymy. Dobra, pierwszy pad. No i dobra, lewki zabite. Możemy sobie zasejwować. No i sobie zakończymy ten odcinek. No i dobra, pany, to by było na tyle, jeżeli chodzi o czwarty odcinek gameplayu z gry Tomb Raider 1, 2, 3 Remastered. Właśnie sobie zakończyliśmy kampanię w Peru, teraz jesteśmy w Grecji, w tym klasztorze świętego Franciszka. Oj, tutaj też będą grube akcje. No kto grał, ten wie. I ogólnie ta cała Grecja, nie? Peru to przy tym to się chowa. Ale dobra, dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że jako tako wam się podobało, że się nie nudziliście. I do następnych odcinków, mam nadzieję. Jeszcze zobaczymy, jak to się nagra. No i trzymajcie się. Cześć.